Trwa drugi etap akcji crowdfundingowej Biało-Zielony Gdańsk, której celem jest stworzenie muralu jednej z największych legend Lechii, Romana Korynta. Malowidło z podobizną byłego znakomitego stopera naszej drużyny powstanie na gdańskiej Zaspie. Korynt grał w Lechii przez niemal całą karierę, także wtedy, gdy Biało-Zieloni znaleźli się na najniższym stopniu podium Mistrzostw Polski w 1956 roku. W sumie w barwach gdańskiego zespołu wystąpił 340 razy, zdobywając 9 bramek. Do dnia dzisiejszego serdecznie wspominam dawne mecze, a szczególnie tu, na tym boisku, gdzie tyle lat grałem, kopałem i oddałem całe moje zdrowie dla mojej kochanej Lechii. Razem spowodujmy, by kolejne pokolenia kibiców go zapamiętały. Wspierając akcję Biało-Zielony Gdańsk możecie wybrać dla siebie jedną z licznych nagród. Szczegóły na stronie fansforclub.com/projectgdańsk.